Pospiesz się. Za pięć minut wychodzimy do szkoły. Spokojnie. Ogarniam się ze starym. Autem jadę. Co? Ty nic nie wiesz. Dzisiaj jedziemy z tatą Tomeckiego. Nasi rodzice dogadali się, że każdy z nich będzie nas odwozić po kolei. Bez sensu. Od starszego zawsze ogarnę coś na drugie śniadanie. Wcale nie tak bez sensu. Wszyscy powinni tak robić. Niby po co? Jest wiele powodów. Pierwszy i najważniejszy to zmniejszenie emisji spalin. A mniejsza ilość spalin to bardziej czyste środowisko. Chyba chcesz oddychać świeżym powietrzem? E, no oddychać się u nas w mieście da, nie ma lipy. Jeszcze się da, ale liczba samochodów ciągle wzrasta. Poza tym im więcej samochodów, tym większe korki, przez co z roku na rok coraz dłużej jeździmy do szkoły, a trasa przecież się nie zmienia. Ty no fakt, ale trzeba ogarniać wcześniej rano w tym sezonie. Właśnie. A można by temu łatwo zapobiec. Zobacz, w ilu samochodach jeździ tylko jedna lub dwie osoby. A pozostałe miejsca są puste. Jakby każdy kierowca brał ze sobą co najmniej trzy osoby, to liczba samochodów na ulicach zmniejszyłaby się dwukrotnie. Dzięki temu byłyby mniejsze korki, ludzie jeździliby krócej do pracy, wydawali mniej pieniędzy na paliwo i przede wszystkim zanieczyszczaliby mniej środowisko. Eee, no w sumie do ogarnięcia, czemu wcześniej tak nie jeździliśmy? Mnie o to nie pytaj. Ja nie jestem kierowcą. A w dodatku są jeszcze bardziej sensowne rozwiązania. Przecież ludzie choćby raz w tygodniu mogliby zamiast samochodem pojechać do szkoły czy pracy autobusem lub rowerem. Szczególnie teraz, jak jest ładna pogoda, czemu nie przesiąść się na rower, przecież oprócz tych wszystkich zalet, które wymieniłem, można dodatkowo poprawić kondycję. Dawaj, idziemy, zjesz po drodze. No i trener powiedział, że możemy areobowy ogarniać w drodze do szkoły. Pamiętaj, stejki z tejkami, ale bez areobowego masa nie rośnie. Aha, dzięki, zapamiętam.